szczerze mówiąc, nie wiem, czy można to nazwać jakąś taką presją, tudzież stresem. Natomiast ciekawość na pewno nas w jakiś sposób zżera, bo faktycznie płyta dosyć mocno różni się od poprzednich wydawnictw i no jesteśmy ciekawe tej reakcji, no bo jednak gdzieś tam uciekliśmy swoimi dźwiękami, które były takie no markowe nasze, rozpoznawalne gdzieś tam, prawda, związane z ciężkimi gitarami, z wokalnymi krzykami i tak dalej. No teraz jest troszeczkę inaczej, więc no na pewno jesteśmy ciekawi tego, jak ludzie to odbiorą i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy to kupią, że tak powiem, w cudzysłowie. Niektórzy pewnie ci bardziej radykalni fani pewnie się od tego odbiją, stwierdzą, że nie ma w tym już ani krzty metalu i po prostu nie wejdą w ten materiał, ale no cóż. Mam nadzieję, mogę tylko liczyć na to, że im też się spodoba. No. Zobaczymy. To się wszystko zgadza i jest to swego rodzaju taki progres naturalny i ewolucja zespołu. Nigdy nie chcieliśmy zostać tylko i wyłącznie w pewnych ramach, które nas gdzieś tam określały po pierwszej, po drugiej płycie. Już wydanie epki Impuls było już takim zalążkiem do szukania jakiegoś innego rodzaju, nie wiem, ekspresji, tak, muzyki, innego sposobu na nagranie. No, ciężko tak określić bardzo, bardzo, bardzo krótko, no bo ten proces powstawał przez kilka ładnych lat, więc go ciężko tak określić bardzo szybko, natomiast jest to zupełnie naturalne, to wynika jakby z sytuacji, w której się znajdujemy, z nas samych i tak to idzie, więc to nie jest nic z góry, nie wiem, zaplanowanego, zaprzemyślanego, że ta płyta będzie taka, następna będzie taka. To po prostu wynikło z tego, w jaki sposób zespół no, w pewnym sensie się rozwija. Tak? Gdzieś tam szukamy nadal czegoś, co nam się po prostu podoba. Tak? I jedno i drugie jak gdyby ma dużo, znaczy w jednym i drugim stwierdzeniu jest dosyć dużo prawdy, z racji takiej, że ja już od jakiegoś czasu wyciągnęło do tego, żeby jednak zaśpiewać płytę albo zaśpiewać więcej na płycie niż wykrzyczeć. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest to dużo, dużo trudniejsze i wymaga no, takiego głębszego zastanowienia się nad tym i technicznie tak samo jest to dosyć, no jest to problem, tak? W momencie, kiedy ktoś krzyczał na poprzednich płytach, teraz mają całą zaśpiewać, no to jest to jakiś, znaczy przynajmniej dla mnie był w pewnym momencie, tak? Bo po nagraniu, nie wiem, 3-4 utworów nagle coś tam się zatrzymało i lekkie przerażenie się wkradło podczas nagrywania płyty. Natomiast no, gdzieś tam wspólnie w sumie żeśmy z tego wybrnęli jest jak jest. Natomiast no nie takich wiem. Zawsze chciałem nagrać taką płytę, żeby jednak więcej śpiewać. A koledzy zespołu też mi pomogli w tym całym procesie z racji tego, że no, ten materiał jest taki, że jest naprawdę ciężko tam, znaczy ciężko. Pewnie, że można wykrzyczeć całą tą płytę, to nie jest jakiś wielki problem. Natomiast to kompletnie nie pasuje do tego. Tam ten klimat już jest i te dźwięki już są tak poukładane, że po prostu brzmiałbym jak jakiś kompletnie człowiek z boku, jakiś sąsiad, który krzyczy, żeby coś ściszyć. No więc nie, tam znajdą się na płycie momenty, które są jakby wykrzyczane, troszeczkę bardziej jakby mocniejsze, głośniejsze. Natomiast no nie wyobrażam sobie, żeby w takim trzecim czy w którymkolwiek z utworów na płycie przejechać go tak od początku do końca z krzykiem, z wrzaskiem. No po prostu chyba to nie pasuje. I mam nadzieję, że,
że wszyscy to jak gdyby zrozumieją po przesłuchaniu albumu, że no, faktycznie tam nie było gdzie wciskać. Byłoby to zupełnie na siłę i moim zdaniem nie na miejscu. Cóż, no mogę tylko się ucieszyć, tak, że komuś jak gdyby przysłyszało, że gdzieś tam zalatuje, powiedzmy sobie, Maynardę, no bo ten człowiek jest genialnym wokalistą. Natomiast ja go oczywiście cenię i znam go od lat, bo znam wszystkie płyty Tula. Natomiast jakby przed nagrywaniem tej płyty i w ogóle jakby no nie miałem jakiegoś wzoru, że chcę tak jak ten człowiek, chcę tak jak ten wokalista, bo on jest niedoścignionym i tak dalej. No bo lubię i słucham i uwielbiam różnych wokalistów, od Patona począwszy na przykład, który jest mistrzem świata w śpiewaniu i w krzyku zarazem. Więc nie miałem jakiegoś takiego mentora na plecach, który mi podpowiadał, co mam zrobić. Ja wiem. No to chyba tak, no więc... Czy ostatnio słuchałem jakichś takich lżejszych rzeczy, zupełnie faktycznie od tego takiego szeroko pojętego metalu, gdzieś sobie uciekłem. Ostatnio wałkuję sobie dyskografię tego zespołu, który nazywa się Oingo Boingo, który jest dosyć specyficznym zespołem, a jedną z tych specyficznych rzeczy jest to, że wokalistą oraz takim frontmanem tego zespołu był, ponieważ już nie jest, ponieważ ten zespół już nie istnieje od kilku lat, był niejaki Dan Elfman, czyli kompozytor muzyki filmowej znany z pracy nad filmami Tima Burtona. No, także polecam każdemu, kto lubi dziwne, troszeczkę, mimo wszystko jednak popowo-rockowe dźwięki, ale dosyć takie specyficzne są bardzo. No i Dan Elfman jako wokalista jest naprawdę nieprawdopodobny. Jak się dowiedziałem, że taki człowiek, który komponuje muzykę do filmu, po prostu takie rzeczy robi z głosem, no to był dla mnie szok. Znaczy ja już ten szok wcześniej przeżyłem, bo ten pan zaśpiewał na soundtrack do filmu Miasteczko Halloween, on tam wyśpiewał wszystkie główne partie, więc od tamtego czasu jakby gościu miażdży. Nie wiem, czy nie będzie. Znaczy, ten metal gdzieś tam zawsze w nas siedzi, no bo każdy z nas nie dość, że grał w zespołach metalowych, to słuchamy metalu na co dzień, nie odcinamy się zupełnie od tej muzyki. Natomiast w naszej muzyce faktycznie gdzieś z tym wszystkim już uciekamy. Już nie ma tego przysłowiowego dżin-dżinu w naszej muzyce. Czy wrócimy, czy nie wrócimy z metalem, to takie pytanie jest dosyć teraz kłopotliwe, bo nikt na razie nie myśli o następnym materiale, ale z drugiej strony też nie sądzę, żebyśmy nagle zaczęli nie powracać do muzyki z okresu pierwszych dwóch płyt, więc metalem już takim stricte, stuprocentowym już pewnie nigdy nie będziemy, ale kto wie, znaczy nie sądzę, tak? No, to jest ta nasza kolejna płyta jest nadal otwartą książką, więc tak naprawdę nie wiemy, co się tam znajdzie, jakie nutki tam zostaną zapisane, więc nie chcę jak gdyby teraz z góry określać, czym następna płyta będzie lub nie będzie, bo okaże się za, nie wiem, rok, dwa, trzy, że gadam bzdury. Więc proces wygląda przeważnie, znaczy bardzo podobnie za każdym razem. Mianowicie ja sobie z góry zakładam pewien jakby taki ogólny i przewodni temat i jakby sprzedaję go reszcie zespołu i oni pod wpływem tego ogólnego tematu zaczynają tworzyć to, co wychodzi najlepiej, czyli muzykę i utwory. I ja jakby w tym samym czasie, tak? Oni pracują nad muzyką, ja pracuję nad resztą konceptu i zaczynam sobie dopisywać pewne rzeczy, tak? Do tego ogólnego schematu.
i gdzieś tam te gałązki zaczynają się rozwijać, coś tam zaczyna pączkować, coś do tego się dodaje. Oczywiście dużym wpływem na mnie w tej chwili miała też muzyka, którą dostałem od kolegów z sali prób zgraną tam tak po prostu na mikrofon. I dostałem ją w formie jakiejś tam MP3 mailem, bo mieszkamy w różnych miastach, więc musimy się w taki sposób komunikować. I oczywiście, że słuchałem ich muzyki i dopisywałem, gdzieś pisałem tą całą historię pod wpływem tych dźwięków, no bo musiałem już jakby się tam wczuwać w to wszystko. Ale to tak mniej więcej powstaje, że ja to umiem, że to rodzi dosyć długo to wszystko. To nie jest tak, że ja siadam i nie wiem, tydzień czy dwa i mam jakiś pomysł, który gdzieś wcześniej sobie wymyśliłem i go kończę. No ten proces zaczął się mniej więcej w marcu, kwietniu tego roku, skończył się praktycznie w lipcu jeszcze, nawet w sierpniu, no, także jeszcze jakieś tam poprawki, historie miały miejsce zaraz przed nagrywaniem tych partii wokalnych, więc ten proces jest dosyć długi i w sumie żałuję, że nie zacząłem wcześniej, no ale to jest zawsze tak. Ktoś coś zrobi, napisze, namaluje, zaśpiewa, to zawsze mówi, że mogłem to zrobić lepiej, tak? To jest normalne. Natomiast jestem zadowolony. Podoba mi się, że znalazłem tych dużo takich odnośników, które można znaleźć na płycie, czyli dużo cytatów z różnych osób, tak? Różnych osobistości, które jakby mi się strasznie do tego wszystkiego wpasowały. A jako, że ogólnym tematem jest śmierć, więc znalezienie pewnych cytatów, tudzież artystów, którzy tworzyli, powiedzmy, naokoło tego tematu, nie było jakimś dużym problemem. I tak jakoś to wszystko się poskładało do kupy. Same teksty jakby mogą nie do końca wystarczyć, bo i można znaleźć podpowiedzi oraz jakieś tam linki, tudzież rozwiązania do tego konceptu w książeczce, we wkładce do płyty, która jest dosyć specyficznie ilustrowana i tam można znaleźć też pewne rzeczy, które dotyczą tekstów. Koncept ogólnie faktycznie jest o tej nieobecności, o śmierci, natomiast ja sobie wyszedłem też od początku z takiej jakby fantazji, powiedzmy sobie, mojej, tudzież podejrzewam wielu osób, na taką ostatnią, finalną, nie wiem, komunikację ze zmarłą, najbliższą osobą, matką, ojcem, córką, kogokolwiek. I te utwory są poniekąd takimi listami od zmarłych, najbliższych osób, takim podsumowaniem, jakimś takim zwieńczeniem więzi między matką a synem na przykład. I to się tam na pewno znajduje. Dopisałem sobie te relacje między matką a synem, załóżmy, już tak się czepię teraz tego. Dopisałem do tego relacje takie, znaczy zamieniłem matkę na opuszczone miasto, tak? Bo każdy ten utwór, znaczy nie każdy, ale od trzeciego do siódmego utworu mamy do czynienia każdy utwór opisuje jakby osobne miasto, tak? I są to prawdziwe miasta, które znalazłem w internecie i po prostu zdjęcia oraz widoki, widzisz, historię tych miast na tyle mocno jakby zrobiły mi kuku, że część też tekstów pisałem w taki sposób, że patrzyłem się na zdjęcie takiego opuszczonego miasta i starałem się coś tam opisać. I no jest coś w tym, że miasta potrafią być jak matka dla kogoś, dla architekta, tak, czy dla urbanisty, jakimś miastem. Miasto może być jak dziecko też, więc takie jakieś takie sobie linki poznajdowałem, jakieś takie podskórne rzeczy, żeby ta opowieść nie była taka właśnie jednotorowa, żeby nie była taka prosta, że albo śmierć, albo ktoś umarł i tak dalej, żeby tam można było znaleźć sobie jeszcze coś więcej. Dla mnie to też było dosyć istotne, bo można było tekstowo jakoś się wyrazić jeszcze bardziej obrazowo z różnymi rzeczami.
I myślę, że jest. No, każdy ten utwór ma swoją temperaturę, tak jak trzeci utwór jest bardzo ciepłym, pustynnym numerem, bo traktuje o mieście zjedzonym przez pustynię, miasto w Afryce, bodajże nazywa się Kolmanoskop, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, bo tam są jakieś umlauty nad tą nazwą. Jest też miasto Prypeć, znane nam dosyć mocno, bo blisko. Więc każdy ten utwór ma swoją temperaturę, ma swój klimat i to też jest właśnie tak mocno związane, właśnie ojciec miasto, matka miasto. No, to, każdy to musi w jakiś sposób sobie pogryźć samemu, bo to nie jest takie proste. Ja wiem, że sobie strzeliłem takie troszeczkę kuku wywiadowe, bo jak zaczynam opowiadać o tym koncepcie, to jest to ciężko zamknąć w kilku, nie wiem, słowach, zdaniach. Tak jak było przy poprzedniej płycie, było to troszeczkę łatwiejsze, bo tamten koncept był taki jednotorowy, był ten autyzm, była historia dziewczynki od urodzenia do śmierci. Spoko, może było to bardzo krótko i bardzo szybko opowiedzieć. Natomiast tutaj tego jest troszeczkę dużo. No i nie wiem, czy też powinienem mówić o wszystkim, bo chyba fajnie jest odkrywać to sobie po kolei. Jeszcze mogę tyle powiedzieć, że w każdym z utworów opisującym miasto, tudzież matkę, ojca, znajduje się pewien zwierzęcy awatar. Każdy utwór jest też takim, ma swojego zwierzaczka w tekście, więc no tam naprawdę, no myślę, że można sobie dużo znaleźć rzeczy, więc polecam. To nazewnictwo w przypadku mojego tego całego pomysłu nie miało na myśli doprowadzenia do ostatniego kulminacyjnego momentu utworu. Jeżeli tak kogoś naprowadzi, to też dobrze, też fajnie. Natomiast ja miałem problem po prostu z nazwaniem tych utworów. Tak jak teksty powstały i są, nie ma sprawy. Natomiast tytuły, jak zacząłem się zastanawiać, jaki tytuł dać po angielsku, to po prostu przerosło mnie to dosyć mocno, ponieważ nie wyobrażałem sobie utworów, które by nazywały się, nie wiem, Eternal Death albo coś w tym stylu. Po prostu nie chciałem tego zniszczyć, nazywając w pewien określony sposób te utwory, ponieważ krążąc wokół tematu śmierci i tego wszystkiego, można naprawdę totalnie spieprzyć tytuł utworu poprzez właśnie ten tytuł, tak? Że będzie on infantylny i jakiś po prostu niewygodny na pewno też dla mnie. Stąd też wymyśliłem sobie taką, a nie inną szaradę, bo jest to pewien rodzaj szarady z racji tego, że na płycie znajdzie się rozwiązanie tych współrzędnych, bo jest to jakiś układ współrzędny. Ja sobie wymyśliłem, że jest to tak zwana mapa cmentarza, że jest to alejka A, rząd trzeci i każdy utwór jest osobnym jakby grobowcem, tak, miejscem spoczynku. I na płycie, to znaczy we wkładce, tak, znajdzie się taka mapa takiego cmentarza i będzie można sobie odnaleźć ten współrzędny, znaleźć to miejsce na tej mapie i każde z tych miejsc będzie miało jeszcze swoją literkę. I czytając wszystkie te tytuły, będzie można odczytać jak gdyby alternatywny tytuł płyty. Jest taki myk, taki sobie zakon, żeśmy taki, tak sobie zrobili. No ale to, wydaje mi się, że to fajne, że dodaje jakiegoś smaczku, a tytuły są dosyć nietypowe. Chociaż pewnie na świecie znajdą się jakieś płyty, gdzie nazywały się utwory ABCD albo 1, 2, 3, 4, więc to nie jest jakiś tam jakaś rewolucja. Natomiast wyniknęło to naprawdę ze sposobu, znaczy z trudności mojej w nazwaniu utworów jakimiś wyrazami, czy jednym, dwoma, trzema wyrazami, więc znalazłem sobie takie wyjście, taką ucieczkę i no, chyba fajnie. Znaczy pomysł zespołu oczywiście, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, kto dokładnie, czy to był Mateusz, czy Marek, czy Konrad, czy Bartek. Ciężko mi teraz powiedzieć, kto wpadł na ten pomysł. Podejrzewam, że wszyscy po prostu usiedli i stwierdzili, że skoro na poprzednich płytach mieliśmy już gości z różnymi instrumentami, które jakby z metalem się nie kojarzą do końca, no to czemu nie wykorzystać ich dalej? A to poszerza w jakiś sposób odbiór muzyki. Tym bardziej, że
ludzi, którzy żeśmy do tego zaprosili, no, zrobili robotę przefantastycznie i idealnie się to wszystko wpisuje. I znajdziemy tam klarnet basowy, znajdziemy skrzypce, znajdziemy wiolonczelne prawdopodobnie, nie jestem pewien, ponieważ mnie nie było tam wtedy. Przepraszam. No i saksofon. Też jest taka dosyć szalona solówa na saksofony. I no nie wiem, no mi się to strasznie podoba, bo no, uzupełnia te nasze dźwięki. Strasznie fajnie współgra z elektroniką i z tym całym naszym rockowym już teraz graniem. Wydaje mi się, że ma to sens i dodaje smaku tej płycie i w jakiś sposób poszerza jej odbiór. Więcej dźwięków, więcej bodźców. Zgadza się, na koncertach raczej nie będziemy mieli zbyt wielkiego wyboru, więc będziemy odgrywać tą płytę w całości. Na pewno na początku, na pewno przez te pierwsze koncerty, które służą promocji nowej płyty, ale też z racji tego, że właśnie jakiś czas temu powstały wizualizacje do albumu, do płyty, do występów na żywo. Zrobił je Roman Przylipiak, ta sama osoba, która zrobiła wcześniejsze wizualizacje do Affliction. I no, będą dosyć te wizualizacje nietypowe moim zdaniem, jak na wizualizacje koncertowe. Ale to już trzeba będzie zobaczyć samemu. No i a czy teledysk, czy klip, no pewnie byśmy chcieli, to się w jakiś sposób, czy w jakiś no, w konkretny sposób wiąże się z kosztami, więc nie chcę teraz mówić czy, co, jak, kiedy, do którego utworu, no na pewno byśmy chcieli, no prędzej czy później pewnie powstanie teledysk, no bo czemu nie, natomiast dokładnie kiedy i w jakiej formie to będzie zrobione, to jeszcze nie wiemy. No i tak to wygląda, więc te wizualizacje i nowa płyta będą w całości grane na pewno na koncertach. Później możliwe, że będą jakieś tam przetasowania z racji tego, żeby już nie nudzić, no, ale też nie wyobrażam sobie, żeby zagrać, nie wiem, 4 utwory z tej płyty pociachane i co wtedy z tymi wizualizacjami, które mają jakiś sens w całości, więc no, jest to jakaś taka pułapka nasza, natomiast chyba ludzie już są przyzwyczajeni do tego, że przychodzą na jakiś taki, powiedzmy sobie, spektakl, muzyka z projekcją wideo i tak dalej, więc chyba tak to zostanie, przynajmniej na razie nie widzę innego wyjścia. To, że nie pojechaliśmy z poprzednią płytą w trasę, jakby taką szerszą, taką jak jedziemy teraz, była spowodowana jak gdyby tylko i wyłącznie logistycznymi kwestiami oraz organizacją tego typu wyjazdu, bo to nie jest takie proste, jak się wydaje. To nie jest spakowanie gitarki pod pachy i jedziemy. Więc dlatego to nie wyszło. No teraz postaraliśmy się o to, żeby tą trasę zrobić i ponieważ uważam, że jest potrzebna, no, żeby jednak wreszcie, tak, po tylu latach zespół pojechał na taką prawdziwą, dużą trasę po Europie. Jest to około miesiąca, więc dla nas jest to pierwszy taki długi wyjazd. Wcześniej faktycznie był ten epizod z Rosettą, na którym mnie niestety nie było. Natomiast tak, to były to koncerty po Polsce i też nie były to jakieś takie strasznie długie przeloty z racji tego, że no, ile można grać w naszym kraju. Natomiast no, jest to pierwsza nasza trasa. Mam nadzieję, że będą następne. Liczymy na to, że będzie jakiś większy odzew i ochota na to, żeby jechać dalej. Znaczy, z naszej strony ochota jest oczywiście zawsze. Natomiast no, są to pewne historie stricte logistyczne i tak zwane planowe, więc mam nadzieję, że będzie tego więcej. Znaczy, coś w tym jest. Znaczy, ja nie czuję osobiście i myślę, że w naszym zespole też
nie znajdę osoby, która się czuje w jakiś sposób odpowiedzialna za to, w jaki sposób zespoły grające post-metal w Polsce, może od nas coś ktoś czerpał, jakąś inspirację, czy coś w tym stylu. Myślę, że te zespoły podążały własną drogą, a to, że akurat nie wiem, ujrzały ich płyty, czy koncerty tych zespołów były jakby troszeczkę później niż nasze, no to jest kwestia jakiegoś tam, podejrzewam, przypadku, bo gdybyśmy swoją płytę wydali, nie wiem, troszeczkę później, no to tamte zespoły byłyby wtedy przed nami, więc to nie jest tak. Oczywiście znamy się z tymi ludźmi, znamy się z tymi zespołami, graliśmy nie jeden koncert wspólnie, więc gdzieś tam sobie wymieniliśmy pewne uwagi, że ale super, ten numer wasz mi się bardzo podoba, a ten wasz taki, a taki, więc no to są normalne rozmowy między muzykami, którzy grają, powiedzmy sobie, w tamtym czasie podobną muzykę, więc gdzieś te inspiracje może tak, ale to niekoniecznie, że to wszystko od nas. My pewnie, nie wiedząc nawet o tym, też mogliśmy przejąć coś od jakiegoś zespołu zupełnie nieświadomie, tylko dlatego, że po prostu gramy razem, znamy się, słuchamy podobnej muzyki i tak to wszystko wyglądało i tak się to kręciło, więc nie sądzę, żebyśmy byli jakimiś tam, nie wiem, odkrywcami post-metalu w Polsce, bo tak nie było. No to, że nam się w jakiś sposób udało, żeby wydać płytę, nie wiem, gdzieś i ona po prostu była szybciej i została zauważona, no tak akurat wyszło. Natomiast no, faktycznie w tej chwili już troszeczkę tam uciekamy od tego typu grania, więc no, już zostawiamy tam te zespoły w spokoju, już mogą być w tym. Włoski wpływ mieli Włosi, to znaczy no, wpływ mieli ogromny, no bo Ricardo był producentem, człowiekiem, który wykręcił nam te wszystkie gały, że tak powiem, nagrywał wszystkie ścieżki, pomagał mi też ogarnąć dużo kwestii wokalnych, na pewno mi dużo pomógł, bo bardzo fajnie się z nim współpracowało i cenię sobie straszliwie czas, który z nim spędziłem oraz pracę w studiu. No Mateo, no, nie wiem, który raz już to powtarzam, że po prostu no, facet się wpasował idealnie do zespołu i jest współautorem muzyki oraz też wokali, bo zaśpiewał w kilku utworach, więc wpływ jest ogromny, że tak powiem, no nie mały, więc oni są no, prawowitymi członkami zespołu. Ricardo w tym momencie tak samo, tak jak to często się mówi, że producent danej płyty jest jakby no, takim kolejnym gościem zespołu, no bo on jakby kieruje tym całym pociągiem w jakiś sposób, tak? Więc duży wpływ był oczywiście. No. Ciężko powiedzieć, jakby ta płyta wyglądała bez nich oczywiście. Pewnie podobnie, no bo czemu nie? Natomiast nie wiem, no, super się pracuje z nimi i naprawdę cenimy sobie ich obecność na płycie Mateo oraz pracę Ricardo w studiu, więc jesteśmy wszyscy zadowoleni z tego faktu, że tak nam się udało to wszystko fajnie połączyć i jest to nowe doświadczenie dla każdego z zespołu, dla mnie już w ogóle, bo praca z takim no, producentem muzycznym, już takim prawdziwym, no to chyba pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło coś takiego, więc fajnie, odbieram to naprawdę jako duże doświadczenie takie, powiedzmy sobie, muzyczne. Zapraszam wszystkich serdecznie na nasze najbliższe koncerty, które odbędą się w Gdańsku, w Warszawie oraz Olsztynie. Miesiąc październik, 10, 11 i 12.